guys, jestem na Warsaw Spiders. Cześć. Będziemy dzisiaj urządzać terrarium nowe dla naszej samiczki Psalmoparus Redunculus, którą dostaliśmy od Marcina. Tak, także od Marcina, razem z tą, którą już widzieliście, z Psalmoparus Pulcher i jeszcze z Irminie, którą będzie pewny z materiału. W następnym właśnie materiale. A dzisiaj się zajmiemy tym dla Redunculus, więc zabieramy się do dzieła. Ptasznik ten bywa nazywany też Psalmopeus Maja lub Tapinauchenius Redunculus. I jak widzicie, zabieramy Was dzisiaj do Kostaryki. Występuje tu piękna roślinność i bujne lasy deszczowe. Drzewa, mchy, paprocie. Wszystko to stwarza wymarzone zakamarki, w których może skryć się ptasznik. Redunculus jako ptasznik nadrzewny żyje na drzewach porośniętych mchami. Buduje też gniazda w szczelinach kory, dodatkowo pokrywa je siecią i przysypuje podłożem. W terrarium oczywiście spróbujemy mu odwzorować jak najlepiej środowisko naturalne. Terrarium, które widzicie, będzie już docelowym szkiełkiem. Spokojnie wystarczy dla naszego ptasznika, ponieważ nie dorasta on do zbyt wielkich rozmiarów. Samica dorasta do około 6 cm długości ciała, a z odnóżami do około 12. I możecie sobie teraz na nią popatrzeć. Jest naprawdę piękna, ma połyskujący brązowo-złoty karapaks, a odwłok ciemny z rudymi włoskami. Samiec tego gatunku jest smuklejszy i jak to u Psalmopeus ma ciało koloru brązowego. Samice dożywają do około 15-16 lat, a samce standardowo kilka miesięcy po ostatniej wylince. Jak widzicie, do szkła nasypaliśmy już podłoże. U nas jest to torf zmieszany z wermikulitem, czyli taka nasza sprawdzona mieszanka, która fajnie utrzymuje wilgoć w terrarium. Ptasznik dostał też korę, a akurat dwa mniejsze kawałki tak fajnie zestawiliśmy, że stworzyły nam dziuple i byłoby idealnie, gdyby akurat to miejsce wybrał Redunculus na zrobienie swojego gniazda. Daliśmy jeszcze trzykrotkę, korę ozdobyliśmy mchem, a na tyle zasadziliśmy drobnolistnego asparagusa. Dół terrarium to takie runo leśne i są tam porosty, mech. W terrarium musimy zapewnić sporą wilgoć, około 70-75%. Temperaturę w dzień około 22-26 stopni, a w nocy troszkę niższą. I co ciekawe, przy ptasznikach z rodzaju Psalmopeus to, że posiadają one narządy, które umożliwiają im strydulację. Jest to niesamowita jak na pająka umiejętność wydawania odgłosu syczenia. Podobny dźwięk wydają karaczany madagaskarskie. I jeszcze jeden ptasznik potrafi strydulować, może wiecie który, możecie nam napisać w komentarzu. Strydulacja u pająka ma za zadanie odstraszyć napastnika. Jeśli chodzi o Redunculusa, to jad jego nie jest niebezpieczny dla człowieka, ale za to pająk jest bardzo szybki i dobrze skacze. A nawet wyczytaliśmy, że jest zdolny do lotu ślizgowego, czego w sumie jeszcze nie doświadczyliśmy. W takim razie, jeżeli wiecie już wszystko o Redunculusie, dziękujemy Weronice za opisanie gatunku. Jeżeli Wam się film podobał, zostawcie łapkę w górę. Polecam się na przyszłość. Zostawcie subskrypcję, żebyście byli na bieżąco z naszymi filmami. Dzwoneczek i widzimy się już w następną środę. Na razie. Pa, pa.